Gry strategiczne należą do moich ulubionych. Na każdego przedstawiciela tego gatunku czekam z otwartymi rękoma. Nie inaczej jest z Ancestors Legacy polskiego studia Destructive Creation, kontrowersyjnych twórców Hatred oraz Isis Defense. W tym materiale przyjrzymy się otwartej becie tej produkcji, która aktualnie trwa na Steamie. Na początek jednak, czym dziedzictwo przodków w ogóle jest? Najprościej rzecz ujmując, to Company of Heroes we wczesnośredniowiecznych klimatach. Do naszej dyspozycji oddano cztery nacje: Słowian, German, Wikingów oraz Anglosasów. Każda z frakcji różni się od siebie pod wieloma względami. Skandynawowie posiadają silną i szybką piechotę, Słowianie są mistrzami siodła, nasi zachodni sąsiedzi posiadają wolne i dobrze uzbrojone jednostki, a wyspiarze świetnie czują się w walce na odległość. Pełna wersja gry skupi się na kampanii dla pojedynczego gracza oraz potyczkach online. W otwartej becie dostaliśmy jedynie opcję gry sieciowej. To właśnie na niej skupię się w tym materiale. Otrzymaliśmy dwa tryby rozgrywki: dominację oraz anihilację. W pierwszym, jak to w przypadku Company of Heroes, musimy zdominować przeciwnika poprzez zdobycie odpowiedniej ilości punktów. Druga opcja to zniszczenie bazy przeciwnika. Punkty oraz, co ważne, podstawowe surowce zdobywamy przejmując pobliskie wioski. Walka w głównej mierze polega na odbieraniu przeciwnikowi jego miejsc zaopatrzenia oraz ich obrona. Nie jest ona łatwa z tego względu, że wielokrotnie zarządzamy kilkoma wioskami, przez co nie możemy ich wszystkich bronić i w tym samym czasie atakować przeciwnika. Rozgrywka wymaga od nas nieco pomyślunku, a nie pójścia na przysłowiowe hurra! Wracając jeszcze na chwilę do baz, warto wspomnieć o ich budowie. Nie mamy wpływu na to, gdzie dany budynek zostanie postawiony. Tak jak w przypadku Company of Heroes czy pierwszej części Bitwy o Śródziemie, zabudowania pojawiają się we wcześniej ustalonych przez grę miejscach. Same budynki zaś funkcjonalnością nie różnią się zbytnio od innych przedstawicieli RTS-owego gatunku. Tu zrekrutujemy konnice, tam łuczników, a jeszcze gdzie indziej ulepszymy jednostki. Standard. Przyznam się bez bicia, że w obydwa tryby rozgrywki grało mi się naprawdę dobrze, choć z lekką przewagą dla dominacji. Starcia były szybkie, widowiskowe i krwawe. No może nie tak szybkie jak w StarCraftie, ale nie trwające więcej niż pół godziny. W grze postawiono na zarządzanie małymi oddziałami, każdy z nich składa się z kilku wojów, zaś samych składów możemy mieć zaledwie 10. To sprawia, że każdy żołnierz jest na wagę złota, a co ważne, potrafią oni ginąć jak mrówki. Jeśli o wojowników chodzi, każdy z oddziałów ma swoje słabe i dobre strony oraz specjalne umiejętności. Niektóre jednostki potrafią zrobić ścianę tarcz, inne zaś przyszpilić wroga, uniemożliwiając mu ucieczkę. Warto je wykorzystywać podczas bitki, niejednokrotnie dobrze bądź źle użyte umiejętności rozstrzygały o losach danej potyczki. Trzeba także uważać na współczynnik żywności, jeśli będzie na minusie, nasze oddziały zaczną poruszać się wolniej, będą mniej waleczne, zaś morale spadnie praktycznie do zera, a uwierzcie mi, nie chcecie bić się takimi wojakami. W Ancestors ważne jest planowanie zasadzek, nic tak nie przerzedzi oddziałów przeciwnika, jak dobrze postawiona pułapka. Oddziały możemy schować w zarośla lub plony, zaś na ścieżce wykopać śmiercionośne doły. Niejednokrotnie udało mi się wyeliminować praktycznie połowę wojsk przeciwnika tylko dlatego, że nieostrożnie poruszał się po mapie. Wracając na chwilę do frakcji, najbardziej do gustu przypadli mi Wikingowie. No, nie mogło być inaczej, w końcu jestem Ragnar, mieszkam w Skandynawii. Pieprzony śnieg. Do tego preferuję piechotę, a Wikingowie według mnie posiadają ją najbardziej zbalansowaną. Najgorzej grało mi się Anglosasami, ale to dlatego, że w początkowej fazie rozgrywki ich jednostki i procarze są praktycznie bezużyteczni. W każdym razie każdą nacją gra się inaczej, nie są do siebie podobne, a to duży, duży plus. Gra zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, ale to nie znaczy, że nie obyło się bez zgrzytów. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to grafika. Ja rozumiem, że gra robiona jest przez niewielkie studio, ale nie oszukujmy się. Oprawa wizualna stoi na poziomie przeciętnej gry z 2012 roku. Nie chodzi już nawet o samą jakość grafiki, a o stylistykę. No, nie przypadła mi do gustu. Choć ma to też swoje dobre strony. Nie trzeba mieć super maszyny, aby grę odpalić.
Kolejną rzeczą są liczne niedoróbki. Tutaj nie połączy z serwerem, tam nie wczytają się tekstury, a jednostki co jakiś czas lubią się zawieszać i nie wiedzieć czemu stoją w miejscu. Domyślam się, że do premiery zostanie to naprawione, zważywszy na to, że aktualizacje wersji beta są dość częste, niemniej jest to trochę uciążliwe. No, jest nad czym popracować. Inną kwestią jest też odczucie tak zwanego odgrzewanego kotleta. Gra jak dla mnie jest bardzo podobna do wspomnianych już Company of Heroes oraz Bitwy o Śródziemie. Nie trzeba brać tego jako minus, ale nie każdemu może się spodobać przeniesienie mechaniki z tych gier w inne klimaty. Brak większej ilości innowacji może negatywnie odbić się na przyszłych recenzjach. Najlepsze zostawiłem jednak na koniec. Muzyka. Powiem jedno. Rewelacja! Główny kawałek z menu sprawia, że pojawiają się u mnie ciarki, zresztą posłuchajcie sami. Cała oprawa audio stoi na wysokim poziomie. Okrzyki wojowników, odgłosy walki, dźwięki otoczenia. Jeśli rozwiną to, co mają, to uważam, że będzie to największy plus tej produkcji. Okej, czas na lekkie podsumowanie. Jestem pozytywnie zaskoczony, widząc ostatnie dzieła gliwickiego studia, nie byłem optymistycznie nastawiony do tej gry. Po rozegraniu kilkudziesięciu partii w otwartej becie śmiem twierdzić, że będzie to obowiązkowa pozycja dla fanów gatunku. No i dla tych, którzy lubią wczesno-średniowieczne klimaty. Na premierę czekam z niecierpliwością, a ta już 22 maja.